Cześć, witam wszystkich. Tym razem w odcinku specjalnym będzie inbox jednego z najnowszych wypustów Airfixa. Przed Wami, jak już widzicie, North American B25 CD Mitcher. Wersja C lub D do wyboru, od razu mówię, według moich ustaleń one różniły się tylko fabryką, w której były produkowane, a poza tym chyba niczym więcej, no może jakimiś drobnymi detalami. Na początek pudełko typowe dla Airfixa. Uwagi, informacja o tym, że produkt jest licencjonowany na licencji Boeinga, że kalki drukuje kartograf. Z boku grafiki, takie jak wszędzie. Dwa schematy malowania. Jeden ze Stanów, z Florydy, drugi z Bliskiego Wschodu. Informacje o farbach Hambrola, informacja o samym bombowcu i wymiarach modelu. No to skoro już wstępnie mamy oceniony box, czyli mówiąc po polsku pudełko, pora przejść do środka. No i w środku jest to co zwykle, czyli plastikowy worek z częściami, instrukcja w środku kalki. Pudełko jest puste. No to teraz po kolei. Najpierw instrukcja. Jak widać, jest ugięta, bo się nie mieści w pudełku. Chyba też dlatego oryginalnie kalki w moim egzemplarzu nie znajdowały się w niej, żeby też się nie pogięły, tylko były w osobnym pudełku, w osobno. No i tu jest, tak jak na pudełku, opis w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Parametry samolotu, jego wymiary. Ponownie informacja o licencji, podziękowania. Taki miły gest ze strony Airfixa. Dodatkowe informacje, jak osiągnąć najlepszy rezultat, informacje, że niektórych części może nie być w zestawie, to znaczy nie, odwrotnie, że niektóre części zestawu nie służą do budowy modelu, który jest przedstawiony w tym zestawie, w schematach w tym zestawie. No to jest w sumie logiczne, wiadomo, że taka jest polityka Airfixa i wielu innych firm, że dodają części z potrzebne do budowy innych zestawów ze względu na duży koszt produkcji form. Typowe airfixowskie grafiki, aha, tu jeszcze jest po hiszpańsku i bodajże po szwedzku. Tutaj dokładna informacja, jak korzystać z instrukcji, znaki, jakie są w niej użyte, no i sama instrukcja. Wydaje się być czytelną. Już na jej podstawie można wyrobić sobie pewne wstępne uwagi dotyczące modelu. Wydaje się on być, przynajmniej na pierwszy rzut oka, mocno zdetalowany. Choć jakość tych detali jest typowa dla Airfixa, czyli taka dość wysoka, ale jednak nie są one tak wysublimowane jak na przykład detale, no nie wiem, weźmy na przykład Tamiya. Tak jest oczywiście moje zdanie, ktoś inny może mieć inne. Wiadomo, to jest też kwestia indywidualnej percepcji w jakimś stopniu. Potrzeba dodać, jak widzicie, aż 25 gramów
żeby wyważyć model, czyli dość sporo. Bomby są w zestawie. Tu w środku są wkładki z schematami malowań. Nimi zajmiemy się na końcu po instrukcji. Stery kierunku, jak widać, można wychylić. No i chyba jedna z najnowszych cech instrukcji Airfixa, czyli przeskoki w instrukcji w zależności od tego, jaką wersję chce się zbudować, oraz informacja o częściach zapasowych. Też ciekawa rzecz. Ładnie zdetalowane. Wieżyczki. No i tutaj jedna z opcji do wyboru, czyli dwa różne typy oszklenia. Choć na rysunkach samolot ma tylko jeden typ, ten z poprzeczką nad wiatrochronem, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, kabiny pilotów. ...84 etapy instrukcji, sporo. Teraz więc przejdę do schematów malowania. Jak widać, są one umieszczone na takich całkiem rozległych i sporych planszach. I tutaj pierwszy z nich to jest B-25 D-15 Mitchell o nazwie własnej Lady Jane z 23. dywizjonu służącego do zwalczania okrętów podwodnych z Tampy na Florydzie, z USA oczywiście, z lipca 1943 roku. Schemat czytelny, dość ciekawy przez ten biały spód, być może właśnie dlatego trafił na boxart. I oto drugi schemat, tym razem North American B-25C Mitchell o nazwie własnej Desert Warrior. Wymieniona jest cała załoga, jak widać. Również schemat czytelny. Wszystko widać bezproblemowo. Pewną ciekawostką są bardzo bogate nose arty, na których są wymienione wręcz detale chyba tych operacji, w których samolot uczestniczył. Taka ciekawostka. A jeszcze inną ciekawostką jest taki oto schemat stencili do tych wielkich modeli. Od jakiegoś czasu Airfix takie właśnie dodaje. O, tak się prezentuje. Teraz przyjrzyjmy się częściom. Przezroczyste w osobnym woreczku. Na wszelki wypadek pokażę je po kolei. Ramka A. Widać tutaj chyba jednak pewną nowość w produkcjach Airfixa, czyli nitowanie, przynajmniej częściowe. Oraz, co trochę mnie niepokoi, pewne
jakby delikatne jamki skurczowe, ale nic to. Ogółem całość prezentuje się nieźle. Linie podziałowe no, też są tymi typowymi dla Airfixa, ale są już bardziej finezyjne niż to, co zazwyczaj Airfix stosował. Ramka B, komora bombowa w wersji otwartej, sterzenie poziome. Tutaj dobrze widać jakieś okablowanie wewnątrz komory bombowej, gondole silników, wnętrze kokpitu, kadłub. Bogato przeszklony, tu jest taki duży otwór, w którym będzie taki duży przeszklony element. Tu jest taki duży otwór na wielki przeszklony element, który trzeba odpowiednio zamaskować i potem pomalować. Ramka C, na której są widoczne gondole silników, bomby, koła, różnego rodzaju detale, figurki pilotów. Wnętrze kokpitu oraz bardzo ładnie zdetalowane silniki. Tutaj widać nawet kable zapłonowe, czyli naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i tylny pierścień silnika gwiazdowego. On już nie jest tak bogato zdetalowany, no ale i też za bardzo być nie musi, no bo praktycznie go tam nie widać. Dalsze elementy kokpitu, silników, komór bombowych, broni maszynowej. Usterzenie. Dość grubo zrobione mimo wszystko elementy układu sterowania samolotem. I na koniec ramka E, również z gondolami silników, innymi niż te. Innymi niż te z ramki C. Mają te dodatkowe jakieś chyba wieczniki tutaj. Tak oto się prezentuje. No i oszklenie. Oszklenie w miarę cienkie, co w przypadku Airfixa nie jest takie oczywiste. Ale tutaj jest naprawdę całkiem dobrze. No może tutaj ta wieżyczka ma trochę grubsze szkło. Tutaj elementy oszklenia górnego kokpitu, elementy oszklenia kokpitu, alternatywny front tego przeszklonego nosa i owe szklane panele do elementów, o których wspominałem wcześniej w ramce B. I na sam koniec kalki. Jakość kartografa
bo to kartografię drukował, więc pewnie dobre. Dość sporo stencili, a ogółem wszystko wygląda czysto, prosto, wyraźnie i bezproblemowo. Pora na pewne podsumowanie. Model prezentuje się całkiem okazale i całkiem ciekawie. Miniatura, przynajmniej wstępnie, jawi się być całkiem dobrej jakości. Nie wiem jak z sklejalnością, no ale to pewnie modelarze wkrótce się przekonają. Schematy malowań są całkiem ciekawe, choć wiadomo, Michele miały ich bardzo, bardzo wiele i są na pewno jeszcze ciekawsze schematy, chociażby te z misji pułkownika Doolittla. Więc można powiedzieć, że jest to interesujący zestaw z dużymi możliwościami, zwłaszcza po ewentualnym rozszerzeniu albo o inne schematy malowań, które już RFX zapowiadał. Będzie tam m.in. polskie malowanie i ono zapewne trafi na mój kanał, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Ewentualnie również można sobie dokupić jakieś kalki, bo pewnie są jakieś kalkomanie Michelli i w oparciu o nie zbudować model z jeszcze innymi barwami. No i to by było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, w miejscach, w których oglądacie ten film. I do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.